Cześć, mam na imię Marta i zapraszam Cię na moją pierwszą praktykę jogi na YouTube. W dosyć takim nietypowym miejscu, chociaż całkiem typowym dla mnie, bo kocham spać. Ale tak, w dosyć nietypowym miejscu, bo w łóżku, a nie na macie. Ale mata absolutnie nie jest warunkiem koniecznym do niektórych praktyk jogi. Przygotowałam dla Was kilkanaście minut takiej porannej praktyki, idealnej na to, żeby dobrze zacząć dzień. Więc będzie ona też nietypowa pod tym względem, że zazwyczaj w praktyce jogi rozgrzewamy się, a potem uspokajamy ciało na koniec w szawasanie. Tutaj tego nie będzie. Będziemy pomału wstawać i przygotowywać nasze ciało do tego nadchodzącego dnia. Dobrze, zaczynajmy. Zaczniemy tak, jak się budzimy, czyli na leżąco. Spokojnie możemy zacząć też pod kołdrą. Później z niej wyjdziemy. Dlatego połóżmy się. Możemy jeszcze zamknąć na chwilkę oczy i oddychamy troszkę głębiej. Zauważamy, jak czuje się dzisiaj rano nasze ciało. Czy wyspaliśmy się, czy może nie do końca. Kolejnym wdechem przyciągnijmy prawe kolano do klatki piersiowej. Możemy już otworzyć oczy. Weźmy głęboki wdech tutaj. I z wydechem odkładamy prawe kolano po lewej stronie, a prawą ręką sięgamy jak najdalej w prawą stronę. Skręcamy się i oddychamy głęboko. Wracamy do centrum i zamieniamy nogi. Przyciągamy lewą nogę do klatki piersiowej, bierzemy głęboki wdech i z wydechem odkładamy kolano po drugiej stronie. Sięgamy lewą ręką w lewo, patrzymy też w lewą stronę i oddychamy. Skręty ciała są idealnym sposobem na to, żeby pobudzić nie tylko nasze mięśnie, ale też nasze organy wewnętrzne, więc jest to idealne ćwiczenie na poranek właśnie. Ważne jest, żeby oddychać w trakcie skręcania ciała. W ten sposób masujemy się od wewnątrz. Wracamy do środka. I teraz ja będę używać takiego paska do jogi, ale idealnie też się do tego nada po prostu krawędź kołdry. Wystarczy, że złapiecie za kołdrę, za jej krawędź i oprzycie ją tutaj w śródstopiu. Wyprostowujemy nogę. Możecie być równie dobrze tutaj, w zależności od tego, jak bardzo rozciągnięte są Wasze nogi. I teraz, mając nogę prostą, wyprostowujemy i zginamy stopę. To są bardzo takie delikatne ruchy. Czujemy, jak mięśnie zaciskają się i rozluźniają. Teraz stopa flex i rotujemy stopę do zewnątrz i do wewnątrz. Nie machamy stopą w górę i w dół, tylko chodzi o to, żeby poczuć właśnie ten ruch naszej nogi w stawie biodrowym. Czasami praktyka jogi jest po to, żeby lepiej wczuć się w nasze ciało, żeby poznać jego zakres ruchu i to jest właśnie jedno z tych ćwiczeń, które może nie są jakieś oszałamiające, jeśli chodzi o dynamikę, ale naprawdę dużo mogą zmienić w naszej głowie, jeśli chodzi o wyczucie swojego ciała właśnie. Wracamy do centrum i teraz może będziecie w stanie podciągnąć nogę troszeczkę bliżej. Tak jak mówiłam, to nie musi być tak blisko, jak robię to teraz ja, ale noga już jest troszeczkę rozgrzana, więc może uda nam się troszeczkę bardziej ją rozciągnąć.
odkładamy prawą nogę i teraz bierzemy się za lewą, czyli też noga prosta. Wyprostowujemy i zginamy stopę. Pamiętajmy, żeby oddychać. Spokojnie, miarowo. Teraz stopa flex i rotujemy do zewnątrz i do wewnątrz. To też mogą być bardzo delikatne ruchy. Chodzi po prostu o technikę. Wracamy do środka i próbujemy ciut bliżej może podciągnąć tą naszą wyprostowaną nogę. Dobrze. Możemy już wyjść spod kołdry, jeżeli pod nią byliśmy, i siadamy w takim siadzie skrzyżnym. Ja lubię siadać w ten sposób, że mam jedną nogę przed drugą. Tak mi jest po prostu wygodnie. Teraz z wdechem sięgamy rękoma wysoko do góry i z wydechem odkładamy prawą dłoń po prawej stronie i robimy taki skłon w prawą stronę. Możemy odłożyć też prawy łokieć. Chodzi o to, żeby nie pochylać się do przodu, tylko skłon ma być tutaj w takiej pionowej płaszczyźnie. Tak, żeby poczuć rozciąganie lewej strony ciała. I oddychamy. Wracamy do centrum. Jeszcze raz z wdechem sięgamy wysoko do góry. I z wydechem teraz skłaniamy się do lewej strony. Wracamy do centrum. I teraz wyprostowujemy obie nogi i odkładamy prawą stopę po wewnętrznej stronie lewego uda. Z wdechem sięgamy wysoko, wydłużamy kręgosłup. Z wydechem sięgamy do naszej lewej stopy. Jeżeli nie sięgamy do stopy, to oczywiście możemy się podeprzeć troszkę bliżej, w okolicach kolana. Możemy też potraktować kołdrę jako taką naszą taką pomoc, żeby się podciągnąć troszeczkę może mocniej, jeżeli to jest dla nas wygodne. I oddychamy. Ważnym jest, żeby tutaj nie garbić się, tylko żeby klatka piersiowa była jak najbardziej otwarta. Podnosimy górną część ciała i prawą ręką sięgamy za siebie, odkładamy ją na łóżku i wraz z wdechem lewą ręką sięgamy daleko za siebie, podnosząc jednocześnie biodra. Rozciągamy tutaj także lewą część ciała. Wracamy do siadu. I przekładamy teraz prawą stopę na drugą stronę lewego uda. Przyciągamy kolano lewą ręką do siebie i jeszcze raz prawą dłonią sięgamy za siebie. Na wdechu wyciągamy kręgosłup do góry, na wydechu skręcamy się do tyłu. Wracamy do centrum i robimy wszystko jeszcze raz na drugą stronę. Czyli odkładamy lewą stopę po wewnętrznej stronie prawego uda. Wdech, sięgamy do góry, wydłużamy kręgosłup,
Wydech, skłaniamy się do prawej stopy. Klatka jest otwarta, kręgosłup prosty, nie garbimy się. I oddychamy. Wyprostowujemy górną część ciała. Lewą ręką sięgamy za siebie i na wdechu prawą. Sięgamy daleko, daleko, podnosząc biodra i wydłużając całą prawą stronę naszego ciała. Wracamy do siadu. Przekładamy lewą stopę po drugiej stronie prawego uda. Przytulamy do siebie kolano prawą ręką i jeszcze raz lewą dłonią sięgamy za siebie, na wdechu wydłużamy kręgosłup, na wydechu pogłębiamy skręt. Być może czujecie już, że troszeczkę zrobiło się cieplej. To znaczy, że skręty ciała działają tak, jak mają działać. Wracamy do środka. I siadamy jeszcze raz w siadzie skrzyżnym. Odkładamy dłonie na kolana. I teraz z wdechem otwieramy klatkę do przodu. Podnosimy podbródek. Wyginamy kręgosłup do środka. Z wydechem zaokrąglamy kręgosłup w drugą stronę. Obniżamy podbródek. I tak kilka razy. Wdech. Klatka do przodu. Pozycja krowy. Wydech, zaokrąglamy kręgosłup, pozycja kota. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Dobrze, teraz przejdźmy do klęku podpartego. I jeszcze raz robimy ten sam ruch, tylko w tej pozycji, czyli wdech, brzuszek idzie w dół, klatka do przodu, głowa do góry, wydech, zaokrąglamy kręgosłup, podwijamy kość ogonową, podbródek i tak kilka razy. Wdech, krowa, wydech, kot, wdech i wydech. Teraz wracamy do neutralnej pozycji kręgosłupa. Z wdechem sięgamy prawą ręką wysoko, wysoko do góry i z wydechem przeplatamy ją pod lewą pachą. Odkładamy prawe ramię na łóżku, głowę i oddychamy w takiej pozycji. Możemy zostać tutaj lub pogłębić troszeczkę skręt, sięgając lewą dłonią nad głowę. To nam pomoże skręcić się z wydechem troszeczkę jeszcze bardziej. Jeżeli sięgnęliśmy lewą ręką do góry, odkładamy ją z powrotem obok głowy. I na wdechu sięgamy prawą dłonią wysoko do góry i odkładamy ją na miejsce. I teraz z wdechem sięgamy lewą dłonią do góry. Na wydechu przeplatanka. Odkładamy ramię na łóżko. Zostajemy tutaj lub pogłębiamy pozycję. Pamiętamy, żeby oddychać. Odkładamy prawą dłoń. Na wdechu lewa wędruje do góry. I na wydechu odkładamy ją na łóżko. Siądźmy jeszcze na chwilkę
na piętach. Wdech, ręce szybują do góry. Spotykają się u szczytu. Na wydechu odkładamy złączone dłonie na wysokości klatki piersiowej. Skłaniamy głowę troszeczkę w dół. Zamykamy oczy. Oddychamy. I dziękujemy sobie za te kilkanaście minut poświęcone właśnie dla siebie, dla swojego ciała, po to, żeby dobrze zacząć dzień. Namaste. A ja Wam życzę miłego dnia.